Dzień dobry kochani. Przepraszam was za te z rana, za ten hałas, tutaj się dzieje koło mojego domu. Ale jest związany z tym hałasem, związana jest historyjka. Więc chodzi o samochód. Umówiłem się, miałem kilka dni temu tutaj takie wniecenie. Ktoś mnie zahaczył na parkingu. Pojechałem zrobić samochód, odmalowali to zniecenie, naprawili. I miałem za 3 dni przyjechać na polerkę tej farby. Ale mówię sobie, że zrobimy cały samochód. Już dawno się nosiłem z tym, on jest taki od tego piasku, od tej jazdy porysowany. To go mówię, całego polerka cały. No to tyle i tyle, 2,5 tysiąca pesos. No to kiedy? Ja jestem zawsze zajęty. No to mi najlepiej pasuje w niedzielę. I to jeszcze koło domu. No to oni, że okej, dobra. No to przyjechali do domu. Miało być na 8:00. Dzwonią o 7:00, a ja poszedłem spać po 4:00 w nocy. Film puściłem, tak już chodzę jakoś, no. Nie mogę spać wcześniej. I poszedłem spać. O 7:00 dzwonią, że będą jechać, a podałem adres dokładny. No to pobudzili nas, że będą o 8:00, no bo to tak się umówiłem, więc nawet nie trzeba dzwonić. Przyjechali o 8:50, czyli ja od 8:00 już czekam na nich, bo bramę musiałem patrzeć na bramę. 8:50, no dobra, to będą robić. No to teraz, że nie ma kasy, czy możesz nam dać na tą gumę, rubber, ten komponent do polerowania i na zaliczkę, i na rozpuszczalnik, i na, co jeszcze chcieli? I na wosk. No to dałem 500. 300 z hakiem wystarczy, bo wiem, ale nie, 500, nie, 1000. No to dałem 1000. Powinni za 15 minut wrócić, wrócili za godzinę z hakiem. No i zaczynają robić to. No i teraz mi tak tutaj hałasują. Zobaczcie, są panowie, mi tutaj polerują. Excuse. Przepraszam bardzo. W ogóle to robota jest dla jednego pana, a przyjechało ich dwóch. No to jeden nie zgarnie całej kasy, tylko się podzielą. No i tak będzie. I stąd ten hałas, kochani. A do tego przyjechali tutaj. Mówiłem im, że samochód stoi za bramą. Nie ma problemu, nie ma problemu. To przyjechali, nie mają kabla do podłączenia maszyn. Musiałem im dać swój ten, poodłączać swoje rzeczy z chaty, żeby im dać przedłużacz. No i wody nie ma. Wody też mają, marudzą, że wody nie ma z kranu. No ale mam przecież wodę, bo nie leci z kranu. Ale mam wodę w zbiorniku. No to dobra, no to dobra. I robią. Ale marudzą, to znaczy nie marudzą, tylko że po prostu zamiast ja sobie mieć teraz 3 godziny będą to robić. 3 godziny powinien sobie siedzieć albo spać, to muszę czekać, bo oni się ciągle o coś pytają. Ciągle, no jak małe dzieci. No, to już samochód im zawczasu przestawiłem, bo tu normalnie stoi Lalin samochód. Dobra, nie marudzę. Witam tam wszystkich w niedzielę. Na kanale Mój Raj na Filipinach. No i zaczynamy od... A nie, no to nie zacznę od szwarmy. Nie zacznę. Nie będę się ustosunkowywał. No. Nie, jak widać, jestem niewyspany. Co to za spanie? 3 godziny? Co to jest? Ale kawkę już piję. Szansza mi zrobiła kawę. Lalin śpi. Zarzuciła antybiotyk. Kolejny, czyli trzeci. I kazałem jej leżeć. Leż, mówię, w łóżku cały czas. Ma się wydobrzeć. I walczyć z chorobą. Także jestem przekonany, że wyjdzie z tego bardzo szybko. Tylko teraz, jak się lepiej poczuje dziś albo jutro, to nie chciałbym, żeby te antybiotyki zostawiła, więc będę pilnował. Możecie być pewni, że ona to zje. No, a jak nie, to będzie wojna. Dobra, idę pić kawę. Potem pogadam jeszcze. Zapraszam na film. Jakbyście mieli chęć zasubskrybować, to polecam. Będzie nam bardzo miło. Dajcie lajka, napiszcie komentarz po filmie. Ale lajka to od razu. No robimy teraz ten samochodzik. Już jest prawie skończona robota. Robota prawie skończona. I teraz oni jeszcze sobie naprawiam tylko tutaj przy okazji, bo to było w umowie. Żeby mi tego grilla umocował, tego czarnego. Ten plastik z przodu, bo on trochę się rusza.
pęknięte jest. Ale jak oni już tu są, to naciągają mnie, żeby zrobić Lalin samochód. A Lalin samochód, ten drugi biały, no też można by zrobić, ale to nie było w moim budżecie dzisiaj. Nie będę 2,5 kolejne tego. No to mi mówią, że 1800. Potem ja im zaproponowałem za 1000. Jak 1000, to niech robią. Już tu są, mówię, jesteście. Kupiłem wam ten, macie ten wosk, ten szlif polerowania. Jesteście na miejscu. To co? 1000 na czysto. Na czysto. I myślą. No, poszło. Błyszczy się samochód. Szczerze powiedziawszy, się błyszczy. Wstała moja Lalin. How you feel today? The cup still want to remain, but it's already not itchy. No, już się lepiej czuję troszkę, ale to tak rano zawsze ma, że się lepiej czuję. Zobacz, jak samochód się błyszczy. Nasza perełka teraz. Lalin chyba wyczuła, że gadamy o jej samochodzie i wstała i też chce zrobić. To zrobi jej... Zrobię jej niespodziankę, jak się dogadam na dobrą... Opera. Sprawdza ten ostatni wypadek, co mieliśmy. Czy nic nie widać. Kultura. No, moje kochanie robi jedzonko. Co robisz? Fried rice? No, I cook ampalaya. Aha, robi ampalaya. Czyli ten gorzki melon z jajkiem. Dobrze, bo to jest zdrowe. A tymczasem naciągnęli mnie na ten drugi samochód. Ale zgodzili się na 1000. No. Zgodzili się na 1000, więc podstawiłem. Zmieniły się samochody. Teraz jest ten tutaj, o, bo tu jest miejsce przy bramie. No, widzicie? Fajnie. Marek, to czemu nie robią tego samochodu? No dlatego nie robią tego samochodu, bo już od godziny 11 już stękali. 11.10 się mnie zapytał pierwszy raz. 11.10. Która godzina? No, ja mówię 11.10. No bo obiad, nie? Przerwa obiadowa. No to skończyli ten biały samochód i teraz jest już przed 12, prawie 12. Już nie ma, pojechali coś zjeść. No. A tu czeka na nich godzina roboty. Tak jest na Filipinach i znów do vlogerów prośba. Tak jest czy nie? Tak jest czy nie? Obojętnie co by się działo. Stop, praca, stop. Nawet na 15 minut po obiedzie trzeba wrócić i dokończyć. Nie to, że przedłużyć i zjeść obiad później. Zresztą oni tu przyjechali o 10, nie? Zaczęli pracować o 10. Dobra, my na spokojnie, jest niedziela. Nie wariujemy. Czekamy. No patrzcie się. Jakie fajne śniadanko. Gorzki melon z jajkiem. To się smaży, to doprawia się jeszcze solą. What are you doing? I'm home. Are you doing laundry? No to Shanshan powiesi laundry. Nie jesteś głodna? You want to eat? Hungry? Little bit. Because delicious. Zje coś, bo to jest smaczne. No to będzie dla nas, tutaj to i to z ryżem. Na pro proste. A dla Lalin jeszcze dodatkowo tamto, nie? Jeszcze Lalin doniosła tutaj surowe ogóreczki. Z czym? Z rybką suszoną. Taka suszona ryba filipińska, twarda, słona. To się nazywa bulat. I będziemy jeść. No, jeszcze dosoliła. A słone? Ale ja i tak będę jadł. Lubię, już się przyzwyczaiłem. Dobre jest to. Takie mamy dobre jedzonko. Zobaczcie, że Shanshan przyszła jeść. Shanshan, ampalaya dobra jest? Good this? Good. Lalin zrobiła naprawdę fajnie. Generalnie nie lubię tych warzyw jeść za bardzo, a zwłaszcza tych gorzkich. No, a tutaj ta fajnie. Fajnie ugotowała. Dochodzi do formy. Już się śmieje. Chrypka jeszcze. Ale jeszcze się już mówi, że 3 już zjadła. 3 antybiotyki już poszły. Za godzinkę kolejny, czwarty. Oszczędza mówi, że ona coś tam boli, czy może zjeść jedną tabletkę. Crazy. Crazy. No i już popołudnie. Pojechali, jak ten samochód zrobili, te dwa samochody.
to się położyłem spać. No i, no i co? Po południe. I pada. Ale kropi tak. Kropi, kropi, kropi. To pranie to nam tutaj nie wyschnie na pewno. Tu mamy pranie. Szanszan powiesiła rano. A idzie po cebulę. Onion only? What else? A tomato. Tomato. Okej. Okay. Dwie. Idzie Szanszan kupić dwie cebulki i dwie. I dwa pomidorki. Bye. Do sklepiku do nas tam. To tak się chowa przed deszczem i tak się tutaj na Filipinach robi. Sklepik jest za rogiem tutaj. A dlaczego idzie? Lalin coś gotuje znowuż. Lalin gotuje. Gotuje taki groszek, zupę grochową, jakby nie zupę, tylko taką papkę. Chodźcie, zobaczymy. A no, no dokładnie. Czyli takie tam. A jak się czujesz? How you feel now? Bo to parę godzin temu było inaczej, a teraz może być inaczej. Jak, tak? Mówi, że już wydaje się, że już energia jej wraca. Tak? Now I like to cook now. O, teraz mi się chce gotować. Tak jak wczoraj w pracy jak przy garach wieczorem przyłapałem, to szczęśliwa taka, że hej. Co nie, you happy when you eat when you lotto? Yeah, that's why. This is my happiness. I don't know why. No a jak tam po polsku jeszcze umiesz mówić? You can speak Polish? Dzień dobry. No to ale tutaj, face to face. Dzień dobry. You... Ja? Powiedz tak, już tak, you say like that. Ja? Ja? Czuję? Czuję? Się? Się? Lepiej? Lepiej. No tak, ale mów you tell to them. What's that? I feel better. Ja? Ja czuję? Czuję? Się? Się? Lepiej? Lepiej. Naprawdę? Serios? Yeah, I not so, not 50, I'm not 100%, but maybe I am. No, nie na 100% się czuję lepiej. Lepiej, powiedziała to dwa razy. Do was, bo do nie do mnie, tylko drugi raz prosiłem, powiedz, mówię im, do kamery mów. No, to do was powiedziała, że się lepiej czuję. Chyba lepiej. Widzę, że lepiej, rezolutna kaszel tam jeszcze ma, no ale przejdzie. Idzie ta. Idzie moja gwiazdka. Hello, I cannot see you. Where are you? Kidding her. Mówi Szanszan, że nie kupiła. Nie ma. No i Lalin smutna. Ale to jest set. Bardzo set, very set. Voila ingredients. Nie kupiła tych ważnych, importante, ważnych produktów. To co teraz? Taki spóźniony obiad. Ryba. No i tutaj ta zupa grochówka. I jeszcze do tego narwałem jej dużo moringi. To zobaczcie, jak tutaj jest zielone. Daniel zajada. Daniel, ty lubisz rybę? Co to jest? Powiedz ryba. Ryba. Ryba, no właśnie. Uczymy się po polsku. Odpowiadaj, jak cię pytam. Co? Wydaje się, że Szanszan lubi też to. Talk. People, my family now is happy because I am start feeling well. I always do cooking. A czyli moja rodzina jest teraz zadowolona. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bo Lalin zdrowieje i zaczyna gotować. Because lately we hungry. Ostatnio głodowaliśmy. Nobody cooking. Mówił Lalin, że głodowaliśmy. Now we have good food, you know. Good food every day, co nie? Codziennie teraz mamy dobre jedzonko. Dobra, zajadamy. Aż paruje taki świeże. Jeszcze do tego jest to z krewetkami. Tak, half shrimp. Zobaczcie, normalnie z krewetkami. I to zielone to jest malungaj. Moringa. A tutaj są krewetki po prostu pocięte na kostki. Takie duże kostki. A Szanszan zajada jak kura. Like chicken. Ale one tak jedzą, że sobie nakładają ryż. Ja na przykład zupę jem w miseczce, a one sobie zupę przelewają na talerz z ryżem. I taki mokry ryż jedzą.
Wieprzowinka. Ice cream good. Bardzo dobre, very good. The bad is mango. So nice. Mostly, me mango, I like to, when I cooking, I like to other style, not only very Bisaya, you know? Yeah. Yeah, so this is the very Bisaya one. But with shrimp? With shrimp and malunggay. That's always in the so province. Good. Yeah. And very healthy because it's just... Zobaczcie, jaką łyżkę, zobaczcie, jaką łyżkę Szanszang dorwała. Daddy. Nie ma łyżek w domu. Daddy. No to trzeba przynieść z restauracji. Magdala rasta, oni, Magdala ponie, ile mam? 5, a jedziemy do restauracji na chwilkę. Jeszcze paczka przyszła, to ja sobie ją tutaj przygotuję. Nie obijać się, dzieciaki, nie obijać się. Gdzie klucze? Olu! Okej, Lalin nie jedzie. Pojedziemy sami. Patrz mi, don't punch me, Daniel. For fighting. Gotowi, everybody gotowi? Pojedziemy tymi czystymi samochodami teraz. Oho. To co, we go one car to car, Szanszan. Wezmę sobie blankę, dzieciaki. This is adapter, it's a charger adapter. Come on, work. How? Oh. This one. Can you do this work? Muszą pracować teraz, tak. A lot of work. To co, nasza praca już wszystko się, koniec, tak? Finish work? Jak widać, dzieci się pracy nie boją. Pozwoliłem im popracować trochę. No. Dobra, everybody tired? Zmęczeni wszyscy czy nie? Not yet. Not yet. Jeszcze nie zmęczeni. Daniel, to co? Jedziemy do restauracji? Another word. Do roboty, tak? Tak czy nie? I don't. Tak. No to może w restauracji będą gotować teraz. Zobaczymy. Już pod restauracją jesteśmy. To zgodnie z umową dzieci będą gotować tutaj. No, Julius jest. Jest tu zapchany, załadowany. No tu jakaś nowa twarz. Hello, you are new. Okej, okej. So you watch, you help, ja? Yeah? Later we talk. A ja mam paczkę jeszcze. Są klienci, Roda pracuje ciężko, jest ruch, dużo sprzedali na Foodpandę. To jest dzisiejsze na aplikację,
No i o, całkiem, całkiem. Dosyć dużo tutaj, taka wartość jest dosyć duża. A na rybkach mało. I dosyć duża wartość tej sprzedaży. Dobrze. Każdy pracuje, to dobrze. Jak zauważyliście, mamy nowego człowieka. No w sumie się stęskniłem dzisiaj trochę za restauracją. Bo ten, cały dzień w domu, niedziela, a w niedzielę jest duża sprzedaż. I wiemy, że Rajmund jest chory i wiemy, że ta dziewczynka, którą Julius kiedyś przyjął do pracy, zrezygnowała z pracy. No nie wiem. Po prostu taki zrobiliśmy grafik, że zrezygnowała. No, bo czasami musiała iść do domu o 10, do domu, a czasami o 11. I zrezygnowała. No i do widzenia. Tu było jasne powiedziane na początku w rozmowie kwalifikacyjnej, że firma, restauracja jest otwarta do 11. I grafik może być różny. Najgorzej z grafiku dostaje Julius, no ale za to najlepiej zarabia przez to, bo ma nadgodziny. A my jej ustawialiśmy normalne 8 godzin, od 1.30 do 11 wieczorem, od 2 do 11. No i nie wytrzymała. No to się nie nadaje. A teraz idziemy z dzieciakami, idziemy do galerii. No to chodźcie. Gdzie jest to Gajzano? Idziemy do Gajzano. Poczekaj. Dobra, idziemy. No, jak widzieliście, dzieciaki są bardzo szybkie. Szybsze ode mnie. Gdzie sakiet? Tutaj sakiet? Or tutaj. Tu. No. You need to slowly, tak? Ok. Let's go. Finish, ja. Yeah. Because boy, you know, boy, don't drama. Ja. Daniel się przewrócił, no i musiałem go tam po prostu popieścić trochę. No i co? Galeria Gajzano. Idziemy kupić te chrupki. Kupimy chrupki i kupimy może jogurt, może coś dla taty. What can we buy for daddy? Co możemy dla taty kupić? Coffee? Kawa. Ale odpowiedź. Znają mnie, kurczę, jak łyse konie. Poszła. Szan. To już panienka na zakupy potrafi chodzić. Aha, szan na junk food. Junk food na śmieci. Towar śmieciowy. Szkodliwy jak cholera. No ale każdy był dzieckiem, co nie? A nie jedzą tego na co dzień. You like piato? Spicy? To jest ostre, kurcze. Chyba coś tutaj jest dla Daniela. Shang, you big sister, try it. To są Daniela jogurty, to są Daniela jogurty. Jak widać. Od razu... You take 4. Dzieci robią zakupy, właśnie popsuły jogurt. I musimy go teraz wziąć. Najwyżej go zje od razu. No muszę je teraz bardziej pilnować. Bo za bardzo są rozbrykane w tym sklepie. Chyba coś znalazły. O, szan już jest dura, już sięga. No to co, do kasy, go pay. Jedziemy zapłacić. No jest godzina 19 w tym markecie.
Ludzi nie wie. Ale to dopiero się zaczną święta niedługo. Full. Wszystkie 30 kas będzie zawalonych. No, Shang-Shang się wstydzi, bo rozwaliła jogurt. Spadł z półki. Ale Daniel ale on ma energii. My blog. No, a u nas praca wre. Ciągle są klienci, więc no to mnie cieszy bardzo. Julius pracuje. Teraz już zasuwa jak za trzech praktycznie, czyli przygotowanie do jego przejęcia restauracji, naprawdę trening jest solidny. Ma nowego pomocnika. To zrozumie, jak to jest, jak się wychowa pracownika, a potem oni odchodzą. Z obojętnie jakich powodów odchodzą. No, dlatego jak jest się szefem albo menadżerem, trzeba umieć pracować za trzech. Kiedy można wolno, to wolno, a kiedy nie przychodzą do pracy, pracować za trzech, zgarniać całą kasę, no bo nie ma ten... Jak się nie przychodzi do pracy, to tego dnia nie jest płatne, no to zostaje dla Juliusa. No i on to zaczyna rozumieć. Rodę niech sobie zostawi. Chyba ściągnie Giselle, coś mi się wydaje. No a te nowi pracownicy, znowu nie chcę się wypowiadać. Swoją opinię mam. Tyle. Pierwszy dzień dzisiaj jeszcze mundurka nie nosi. A po tygodniu szkolenia zadecydujemy, czy zostaje, czy nie. Jak się zgodzi, to zostaje. I jak my się zgodzimy. No, a Julius to już taki relaks, pełny relaks.